Climbing in the Cage PL, jesteśmy w Międzychodzie na gali GSW i to jest 9. już odsłona gali tejże właśnie organizacji, a ze mną jest Gracjan Szadziński. Cześć Gracjan. Witam wszystkich. Gracjan, chciałam się zwrócić, może zacznijmy właśnie od tego, gdzie jesteśmy, dlaczego się tutaj znajdujemy i jakie masz podejście do takich małych, może nie małych, bo jednak GSW to jest dość duża gala, ale jakie masz podejście do takich lokalnych gal, na pewno twoje początki też z takich się wywodzą, na takich się biłeś, jak ci się podoba ta atmosfera, organizacja, jak się tutaj czujesz? Szczerze mówiąc, poważnie podchodzę do tych gal, tutaj na tą galę przyjechałem, bo walczy tutaj mój klubowy kolega Łukasz Szczerek i bardzo mu dopingowałem, no ale niestety taki jest sport, tutaj nigdy nie ma pewnych wygranych. Mimo tego, że przegrał tak jakby w swojej płaszczyźnie, no to walczył bardzo ładnie i naprawdę szacunek dla niego. A takie lokale bardzo uważnie obserwuję, no bo z takich lokalnych gal nigdy nie wiadomo, kto się wybije dalej. Nigdy, ja też zaczynałem od takich gal i wiele zawodników zaczynało właśnie od takich lokalnych gal. I z takich lokalnych gal później walczą na większych galach i później wiadomo, no KSW i tak dalej. Więc trzeba uważnie obserwować, bo nigdy nie wiadomo, kto z tych chłopaków tutaj wypracuje sobie miejsce w poważniejszych galach, więc dlatego ja uważnie obserwuję i staram się pamiętać tych wszystkich zawodników. Jaka gala, jak na razie, przepraszam, jaka walka z tej dzisiejszej gali najbardziej zapadła ci w pamięć lub jaka się najbardziej tobie spodobała i dlaczego? Tak naprawdę przyjechałem tutaj na galę Łukasza, na tą galę, bo no mówię, no dla Łukasza czeka, więc na niego tak naprawdę uwagę najbardziej zwracałem. Reszta tak troszkę mniej ważna dla mnie była i na tej gali przeżywałem niesamowite emocje, bo wiadomo, bardzo chciałem, żeby wygrał, no ale niestety taki jest sport. Zajmiemy się teraz tobą. Jak przygotowanie do twojej walki z Marianem Ziółkowskim, która odbędzie się 1 grudnia w Gliwicach na gali KSW 46? Bardzo dobrze. No wiadomo, szczegółów nie będę zdradzał, no bo wiadomo, no taki jest sport i nie chciałbym, żeby ktoś wiedział, co robię, jaki jest game plan. No wiadomo, że nikt tego nie powie. Ale czuję się bardzo dobrze i tak naprawdę jak oglądam taką galę, no to jeszcze bardziej rośnie to coś, że samemu chciałoby się wejść na gali do tej klatki i pokazać jak najwięcej, no ale niestety tutaj muszę siedzieć na palcach i patrzeć, po prostu oglądać tego, nie? Ciężko jest po prostu tylko oglądać galę, jeżeli samemu się chce walczyć. Mówi się, że jesteś faworytem tego zestawienia. Generalnie Marian jest bardzo dobrym i doświadczonym zawodnikiem, ale niestety ciężkie KSW rzuca mu kłody pod nogi, ponieważ swój debiut z Kleberem, kolega bardzo mocnym, również zawodnikiem, przegrany. I jak się czujesz w tej roli faworyta? Czy jakkolwiek bierzesz to do siebie, czy raczej odcinasz się od wszelkich spekulacji i robisz swoje? Tak naprawdę podchodzę do każdej walki z takim swoim założonym planem i taktyką. Z zimną głową, mi nie patrzy ten nigdy na to, czy jestem faworytem, czy nie. Bo różnie to bywało, czasami, nie wiem, miałem kiedyś tak, że na zawodach, kiedyś tam dawno temu byłem małolatem, przyjechałem sobie, jeszcze jakiś chłopak, który miał jakąś reklamówkę z Netto i tam miał jakieś trampki, jakiś strój. No ja się nawet nie rozgrzewałem na niego, bo nawet nie wiedziałem, co to jest. I mnie zajechał, bo nie miałem siły po prostu, bo się nie rozgrzałem, więc ja nie patrzę na to, czy jestem przygotowany, czy jestem faworytem, czy nie. Zawsze podchodzę ze swoim planem i z zimną głową. Tak jest najlepiej moim zdaniem. A co do lokalizacji, ponieważ będzie to gala w Gliwicach i wspominałeś na swoim Instagramie, że jest to dla ciebie twój drugi dom. Czy to jakoś specjalnie cię mobilizuje do tego, żeby jeszcze lepiej się pokazać? Oczywiście, że tak. Tam przede wszystkim jest moja największa motywacja, czyli Sonia. Więc uważam, że ja jestem jednym z tych, który uważa, że nic nie dzieje się przypadkiem. I ta gala też nie dzieje się przypadkiem. Tam będzie Sonia, tam będzie mój pan teściu i moja pani teściowa. Będzie wielu znajomych, będą chłopacy, z którymi już trenuję. Adam Brysz, trener z Paco Team Katowice, chłopaki z Paco Team, chłopaki od Adama Brysza będą. Będę teraz prowadził treningi też chłopakom ze Śląska, więc mam nadzieję, że po cichu liczę na to, że oni też tam będą. Więc myślę, że tam będę czuł się bardzo dobrze na tej walce. No i to jest to dla mnie dodatkowa motywacja. To, że właśnie tam się dzieje, że kolejny raz właśnie tam mam okazję zawalczyć. Cieszę się bardzo. Czy widzisz jakieś różnice pomiędzy trenowaniem u siebie w Stargardzie i teraz doszły te nowe treningi na Śląsku? Jak wielką one są dla ciebie pomocą i jak bardzo otwierają ci oczy w kwestii treningu MMA? Bo wiadomo, każdy kolejny gym to jest jakieś inne doświadczenie. Dużo ci dodaje nowej pomocy? Oczywiście, ja jestem kimś, kto stara się wyciągać z każdego treningu jakąś wskazówkę. Jak mi coś na przykład nie pójdzie, to siedzę, analizuję, trenerów męczę, dzwonię do nich, chociaż wiem, że no już nie zawsze będą chętnie ode mnie odbierać, bo jest taki troszkę męczący zawodnikiem. Ale no mówię, z każdego treningu wyciągam wnioski i każdy klub ma tak jakby swój system. Każdy trenuje inaczej. Na przykład jeżeli jestem przyzwyczajony do swojego systemu, no to tak naprawdę w klubie, gdzie jest inny system, troszkę bardziej się męczę, więc to jest dla mnie taki kolejny szok dla mięśni i kolejny taki impuls. Więc dla mnie to jest wszystko na plus. Ja strasznie dużo podróżuję po treningach. Moje życie w sumie polega na podróży po treningach.
I ja jak najbardziej oceniam to na plus. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony. Rozumiem. Ostatnie pytanie tak naprawdę dotyczące teorii walk. Wiadomo, Marian jest bardzo dobrym grapplerem. Ty jednak stylistycznie preferujesz stójkę, znany jesteś ze swoich knockoutów. Czy będziesz dokładał się jakoś bardziej w swoich przygotowaniach, żeby doszlifować parter? Zostawię to dla siebie, ale tak naprawdę prawda jest taka, że wszyscy mówią na mnie, że jestem tylko bokserem, ale prawda jest całkiem inna, bo walczę już od, nie wiem, którego tam 2014 czy któregoś tam roku w MMA. Gdybym nie robił w ogóle parteru, no to dawno już by mnie ktoś pokręcił, więc prawda jest taka, że ja naprawdę dosyć dużo czasu poświęcam na inne płaszczyzny, nie robię tylko bokser, jak to wszyscy myślą, to jest całkiem co innego i staram się być zawodnikiem kompletnym i no nie będę zapeszał, ale myślę, że zawsze też powtarzam, że jest styl walczy tylko człowiek, no ale staram się właśnie, nie chodzi mi też o to, że tylko stójkowicz może wygrać z kompletnym zawodnikiem, bo tak wcale nie jest. Tylko po prostu chodzi mi o to w tym zwrocie, że ja po prostu dbam też o inne płaszczyzny. Mimo tego, że czasami coś nie wyjdzie, coś nie załamuje i idę dalej. No ktoś mnie czasami pokręci coś, trudno, taki jest sport. Tak jak ciosy dochodzą, to jest całkiem co innego. Przyjmijmy twoje ewentualne zwycięstwo i mówi się, że będzie to następna twoja walka, to będzie walka o pas. Czy wybiegasz już gdzieś tam dalej w przyszłość, myśląc o tym, gdybyś wygrał teraz? Tak naprawdę ja zawsze skupiam się na tej jednej walce. Ja się odcinam totalnie, ja żyję zawsze jak taki zakonnik, bo wstaję, jem o tej godzinie, później idę na trening, jakieś tam odżywki, później jem, później znowu śpię, później znowu jakieś tam odżywki, później znowu trening, wracam, jem i śpię. I tak cały czas, na weekend sobie gdzieś tam czasami pozwolę na jakąś tam galę wyjść, czy czasami mam jakiegoś cheat meala w niedzielę i zjem sobie na przykład, nie wiem, pizzę jakąś. I to jest w sumie takie moje największe szaleństwo, jeżeli chodzi o przygotowania, więc zamyka się w takim swoim świecie i liczy się tylko to, ta przyszła walka i każdy mój ruch jest analizowany. Ja dzwonię od trenerów, na przykład do trenera od boksu, analizuję to i tamto, dzwonię do trenera z Paco Team, analizuję to i to, do trenera Stasiaka, za Kadyszem Sobolewskim, każdy element musi być idealnie dopięty, ja żyję tylko wtedy i wyłącznie w swoim świecie. Takim wymarzonym, bo ja zawsze marzyłem o to, żeby być zawodnikiem. Super. No to jeżeli chodzi o taką zamykanie się w takiej bańce przygotowań przed walką, ostatnio wcale nie jesteś taki zamknięty, ponieważ uruchomiły się intensywnie twoje media społecznościowe. Jesteś bardziej aktywny na Instagramie, na Facebooku. Czy to jest sprawka Sony, czy gdzieś tam starasz się robić to sam? Sonia, pozdrawiamy cię. Nie chcę do końca mówić, jak to jest, bo kurczę, ktoś, nie, no niektórzy mogą się poczuć tak troszkę dziwnie, ale no tak jakby no wszyscy wymagają też troszkę ode mnie tego, żebym ja był taki bardziej, mniej aspołeczny, no bo ja jestem taki, że wolę się tak troszkę zamknąć. Ja na przykład uciekam tak jakby troszkę też od tych wywiadów i od tego wszystkiego i tak jestem taki, no takim trochę może powiedzieć bucem. No ale tak muszę się troszkę bardziej ucywilizować, jeżeli o to chodzi. No i staram się po prostu właśnie to tak prowadzić. Czasami tam dodać jakieś zdjęcie, że byłem tu na treningu, że byłem tam gdzieś na treningu. A poza tym uważam też, że takie prowadzenie też to czasem jak ja gdzieś tam wstawię na przykład coś ze swojej przyszłości, no to jest taka jakby fajna motywacja, bo jest taki przykład, że można, bo kiedyś no, na przykład nie wiem, no inaczej się trenowało, inaczej się w ogóle nie było tak jak dziś, że było kurczę jakieś tam diety i w ogóle wszystko, a zawsze szedłem sobie taką swoją jedną drogą, którą sobie obrałem. I fajnie jest to komuś pokazać po prostu, żeby tam na przykład ci młodsi, którzy mają na przykład tam troszkę ciężej, żeby wiedzieli, że można tym jednym torem iść cały czas i jakoś tam w jakiś tam mały sposób się po prostu gdzieś tam pokazać, nie? Więc ja uważam, że to jest jak najbardziej na plus, takie właśnie dzielenie się w jakiś tam mały stopniu ze swoim życiem sportowym. A ja jeszcze takie małe nawiązanie do tego, co powiedziałeś w związku z prezentowaniem się i treningu sprzed lat. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, możecie wejść na Instagrama Gracjana Szadzińskiego i tam Gracek ostatnio zaprezentował nam swoją formę w wieku 16 lat, bardzo imponującą, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, także, no i oczywiście imponującą bujną fryzurę, prawda? Także możecie sobie sprawdzić, rzeczywiście tutaj pogrywa się prawda w 100%. Gracjan, bardzo tobie dziękuję za ten wywiad. Miał być krótko, ale jednak jest bardzo treściwie i mięsiście. Życzę powodzenia i do zobaczenia w Gliwicach. Wbrew pozorom jestem dość kontaktowy i czasami lubię porozmawiać, więc ja też bardzo dziękuję. No i życzę powodzenia. Tak jest. Dziękuję bardzo.